Hejka, ten kurs jest nieco dłuższy niż poprzedni, ale warto, żebyście zobaczyli ten poprzedni, ponieważ jest powiązany. W tutaj mamy już gotową marchewkę z fizyką i ją wykorzystamy. Chciałbym, aby gracz przechwycił tę marchewkę i ją nosił więcej od momentu jak ją zdobędzie. Działa to trochę inaczej niż zdobywanie punktów, które znikają i po prostu zmienia się jakiś parametr, jakaś zmienna w naszym graczu. Teraz gracz ma trzymać tę marchewkę. Wejdźmy do w third person character, czyli do blueprinta gdzie jest stworzony nasz gracz nasz gracz to jest w sumie kapsuła ale tutaj jest też projekcja naszego gracza, naszej postaci wyświetlana to jest nam potrzebne znajdźmy skeletal mesh asset wybierając to, czyli on wskaże dokładnie katalog oraz miejsce gdzie znajduje się ten nasz model ponieważ on ma trzymać tą marchewkę, dlatego wejdźmy do środka i zobaczmy jak wygląda Mamy tutaj listę wszystkich kości, które ten gracz posiada, na przykład y, to są biodra, y, to bardziej miednica, no i mi mnie chodzi, mnie chodzi o to, żeby trzymał to w ręce, czyli hand, y, najczęściej to jest koniec kości, a nie początek, y, więc myślę, że jest OK. Musimy zapamiętać tą nazwę, chęt, podkreśnik r lub l, jeżeli chcemy. Do lewej ręki go przypisać Ok, wchodzimy tutaj No i stwórzmy blueprinta, w którym ta marchewka Będzie czekać na zabranie Czyli stwórzmy zwykłego blueprinta Blueprint class, a następnie Typ actor, no i tam w środku Będziemy działać Nazwijmy to na przykład hmm, Jak możemy to nazwać Jakoś BP, żeby było wiadomo, że to jest blueprint No i powiedzmy, że Chodzi o chwytanie marchewki, więc niech będzie Grab carrot Ok, wejdźmy do środka, no i Pewnie możecie się domyśleć. Na początku wrzucamy tam marchewkę, ale nie, z, nie jakiś fizikaset czy skeleton, tylko skeletal mesh, to jest istotne, żeby to był... No to jest tak jak static mesh, tylko że ze szkieletem to stąd nazwa skeletal mesh, więc to jest mesh, kształt, ale ze szkieletem. OK, teraz dodajmy jakiś element, który pozwoli zobaczyć, że gracz chce to chwycić. Myślę, że kapsuła najbardziej przypomina marchewkę. Weźcie, żeby, zróbcie ją znacznie większą, czyli taką jak teraz. Nie będę jej zmniejszał myślnie. Przeciągnę ją tylko, aby była e, default z rootem, żeby teraz rootem była ta kapsuła. Ale niech będzie duża, bo marchewka, jak wiecie, jest mała i gracz musiałby być bardzo precyzyjny, żeby dokładnie w marchewkę trafić. Ja chcę, żeby trafił mniej więcej w marchewkę, więc ta kapsuła powinna być większa. Nie będzie to frustrowało tak, graczy. Ok, sprawdźcie na samym początku, czy to jest gracz, czy to nasz gracz wszedł w obszar. Bo jeżeli strzeli lub coś innego wejdzie, no to żeby coś innego nie zgarnęło tej marchewki, tylko my. My w grze to jesteśmy Get Player Pound. Bo możecie postawić sobie gracza tego, którym gramy w kilku miejscach, ale będziemy sterować tylko jednym z nich. Dlatego Pound to jest nasz gracz. Natomiast teraz musimy się odnieść do, do Blueprinta. Aha, no jeszcze na początku musimy zdecydować, czy... Gacz to jest nasz gracz, czy to my chcemy zgarnąć się w obszarze, czy może ktoś inny. I teraz, jeżeli jesteśmy pewni, że to jesteśmy my, musimy skorzystać z nazwy BPF Person Character, bo my odnosimy się do tego obiektu, który przy okazji nazywa się meszem, Warto zapamiętać te, te nazwy. Więc mesh i klasa blueprintowa naszego gracza. Więc odnosimy się tutaj właśnie do niej. A więc wykorzystujemy Cast tu i podajemy pełną nazwę. Lub jej fragment, ale jeżeli pamiętamy, to nie ma być klas na końcu, tylko dokładna nazwa, czyli person charakter. Tak jak jest tu to napisane, czyli pierwsze y, z możliwych. Ok. No i tutaj to jest przepis na stworzenie gracza, więc jeżeli tych graczy będzie 10, to i tak będzie się odnosić tak jakby do wszystkich tych graczy. Dlatego musimy wskazać, żeby nie. Na podstawie tego przepisu zostaliśmy stworzeni my jako gracz i tylko do gracza możemy się odnieść z tym. I właśnie tak to działa. Teraz możemy przyczepić tą marchewkę do gracza w jaki sposób? Otóż na początku skorzystamy z mesza. Pamiętajcie, że ten, ta postać, która tam była, nazywała się mesh. Czyli ten gacz, on ma kości i tego typu rzeczy i tutaj dodajmy atacz. Component to component, czyli dodajmy do, do, do jednego komponentu drugi, przyczepmy do jednego drugi. Tu jest no, źle trochę połączone, ale zaraz to naprawimy. Skorzystajmy z marchewki, którą wykorzystamy. Marchewka w tym przypadku jest tarjetem, natomiast parentem, rodzicem tej marchewki ma być nasz gracz, bo on ją będzie trzymał. A nie na odwrót, więc pamiętam będzie mesz, a więc nasz bohater, którego pozyskaliśmy z klasy blueprintowej. No i przypomnijmy sobie, jak się nazywa kość, do której chcemy przyczepić, bo przyczepiamy to zawsze do kości. Więc tutaj wpisujemy. H, hand podkreśnik R, żeby dopasowało dokładnie do kości i żeby idealnie snapowało z położeniem, z rotacją oraz ze skalowaniem. Skalowanie, jakkolwiek się nie będzie różnić, ale snapowanie służy do tego, żeby to było przyczepione właśnie do miejsca, w którym jest ta kość gacza. No bo ciężko dopisać do powierzchni gracza, ale z kością sobie poradzimy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Marchewkę, jeżeli gracz zgarnie stąd, to już jej nie, tam nie będzie, więc zabezpieczmy się przed tym, że gracz jeszcze raz tam wejdzie. Marchewki już nie będzie, więc nie będzie mógł ją jej przejąć, bo już ją ma w ręce. To zabezpieczy, że y, przypiszę marchewkę do gacza tylko i wyłącznie wtedy, gdy marchewka jest tam do przypisania i do wzięcia. jeżeli została wzięta, no to jest inwalid. Ok. Y Dobra, zamieńmy tą marchewkę. Bo jeżeli pamiętacie w poprzednim projekcie, to jest po prostu marchewka. Zamieńmy ją na naszego blueprinta, czyli znajdźmy ją mm, dokładnie w Replace. Możemy ją podmienić po prostu naszym blueprintem. Będzie zawsze w tym samym miejscu. Ale pamiętajcie, że jeżeli coś zamieniacie, a było przeskalowane, to skalowanie też zostaje zachowane, więc wyzerujmy je, aby marchewka była wielkości marchewki. Wtedy jak przypiszemy ją graczowi, to będzie odpowiednia. Idziemy graczem? Gracz łapie i teraz mają ją w ręce. Blueprint już nie działa, bo teraz nie ma już marchewki w sobie, ale gracz ją ma. Czy dobrze trzyma? No trochę wystaje spoza ręki. Ją wbił rękę tak i sobie na, na nadgajstek założył marchewkę. Nie wiem, że to się tak da, ale przy okazji też fajnie powiewa. To przy okazji za polecenie obejrzenia poprzedniego kursu z ubraniami. A tam akurat ubraniem jest, jest tylko. To jest taka marchewka na zachętę, wiadomo, ale yy, ubranie to jest nać. Okej. Okay. Możemy to zmienić jednak, kości lepiej nie modyfikować, ale mając zaznaczoną tą kość, która jest bardzo blisko miejsca, w którym dodamy, nasze trzymanie, dodajmy sobie soketa. Soket już od dawna działa, od wersji na Dwanicie były dwa sokety. Tu były sokety na dłoń, bo można było trzymać dwa pistolety i sokety gdzieś w okolicy szyi na headshota, żeby głowa odpadała jak się strzela. Więc okej, okay, nazwa sobie go grab Socket. Niestety nie da się tego wybrać z listy. Może i dobrze, no trzeba w po prostu wpisać, więc musicie pamiętać całą nazwę, ewentualnie sobie ją skopiować. Więc grab Socket to jest oczywiście w tym samym miejscu gdzie kość, więc nic się nie zmieniło. Jeżeli je uruchomimy i zobaczymy, nic się nie zmieniło, to jest pewien plus, bo się nic nie zmieniło, czyli nic nie popsuliśmy, ale wciąż jest to nie tam, gdzie byśmy chcieli. Teraz jednak soket jako element niebędący kością nie modyfikuje kształtu gracza, no oczywiście może służyć do czegoś, ale nie w tym przypadku. A tutaj możemy przesunąć tego soketa w dowolne miejsce gracza i poza tym, że soket będzie dopasowany do kości, więc będzie animował się tak, jak ruch kości wygląda. To jeszcze dodatkowo możemy go ustawić tam, gdzie ma być broń, a w tym przypadku marchewka, która też może być bronią, może zrobić filmik o tym, jak strzelamy marchewką z marchewki, ale teraz wygląda to dobrze. Przynajmniej według mnie jest OK. No i powiewa też ym, wiatr, więc jest ogólnie fajnie. Według mnie się, mi się podoba. więc polecam oczywiście inne filmiki, na przykład proste gry, jak łatwo zrobić filmik, jak łatwo zrobić grę na zaliczenie, to zwłaszcza do moich studentów, jak Wiadomo, niedługo się zbliża, więc jest jach na uczelni. Ok, do zobaczenia, cześć!